Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii, świadomym życiu, uważności, etycznej modzie czy psychologii. Dziś mam dla Was rozmowę, która niestety kończy moją 4-odcinkową serię, która powstała wspólnie z marką Adidas przy okazji ich wyjątkowej kampanii Reimagine Sport. Co tydzień poznawaliśmy historię i filozofię innej bohaterki, aby pokazać, że aktywność fizyczna nie ogranicza się do jednego kanonu, dyscypliny, figury czy wieku. Rozmawiałam z promotorką baletu, która zaczęła w wieku 21 lat, o tym, że nie każdy musi być mistrzem w swojej dziedzinie. Następnie z trenerką treningu funkcjonalnego i siłowego, o tym, że z mięśniami można czuć się kobieco, a sport to inwestycja w sprawne ciało i długie życie, oraz w zeszłym tygodniu ze zwykłą dziewczyną, która udowadnia, że zawsze można zmienić swój styl życia i na siłowni jest miejsce dla dziewczyn w każdym rozmiarze. Czas na ostatni odcinek, ale na pocieszenie powiem Wam, że mam dzisiaj dla Was dwóch gości, a raczej dwie gościnie. W studiu ze mną są trenerki Adidas Runners Warsaw, Martyna Wiśniewska, kapitan, i Ania Werstak, kokapitan. Obie kochają biegać, ale Ania uczy też jogi. W tym odcinku dowiemy się, co trzeba wiedzieć, zaczynając biegać i jak unikać tych najbardziej powszechnych błędów. Porozmawiamy o tym, czym jest joga dla biegaczy i dlaczego warto podejść do sportu holistycznie. Bo pamiętajmy, że pomimo szybkiego tempa można trenować w klimacie slow, robiąc to dla siebie i zwracając uwagę nie tylko na efekty i wyniki. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy z Martyną i Anią z Adidas Runners Warsaw. Martyna, Ania, łączy Was miłość do sportu, mogę tak powiedzieć. Aczkolwiek jedna z Was reprezentuje bieganie, druga bardziej jogę, ale działacie tutaj w tej przestrzeni, gdzie się znajdujemy, powiedzcie, co to jest za miejsce? Tak, znajdujemy się w Runbase, a Runbase jest częścią, która należy tak naprawdę do społeczności Adidas Runners Warsaw, a Adidas Runners Warsaw jest częścią globalnej społeczności, która zrzesza, łączy ludzi o tej samej pasji, pasji do sportu, ale głównie do biegania, jak z samej nazwy to wynika. I co my tutaj robimy? Przede wszystkim spotykamy się i trenujemy. I Runbase, czyli ta przestrzeń na Powiślu, bardzo fajnie nam to umożliwia, bo mamy tutaj taką przestrzeń i chillową, gdzie oprócz tego, że przychodzimy na trening, gdzie trenerzy robią odprawę, to możemy też tutaj sobie zostać po treningu, pogadać, napić się kawy, pomedytować, napić się piwa, zjeść. Niektórzy przychodzą dużo wcześniej i tutaj na kanapach sobie odpoczywają. Tak, i mamy salę treningową, co jest bardzo dużym atutem, bo nie ma takiego miejsca jakby w Warszawie i takiego klubu biegowego, społeczności, która miałaby możliwość też odbywania treningów na sali. Więc jakby w Adidas Runners Warsaw treningi odbywają się codziennie, zarówno rano, jak i wieczorem. I my tutaj bardzo podkreślamy to, że chcemy nauczyć ludzi takiego holistycznego podejścia do sportu. Czyli jeśli Twoją pasją jest bieganie, okej, tylko pamiętaj, żeby robić to dobrze, żebyś czerpał z tego korzyści jak najdłużej, a nie za jakiś miesiąc wrócił z kontuzją. Dlatego podkreślamy aspekty dobrej diety, fizjoterapii, regeneracji i całego tego mindfulness, czyli tej części, którą tutaj Ania się bardziej zajmuje, tak, jogą. Czyli że jakby fajnie jest połączyć te wszystkie elementy, żeby być po prostu zdrowszym człowiekiem, a dla tych osób, które uprawiają ten sport, po prostu lepszym sportowcem. Powiedziałaś, że jeżeli Twoją pasją jest bieganie, ale jeżeli Twoją pasją nie jest bieganie, to czy można znaleźć tutaj coś dla siebie? Czy właśnie przyjmujecie też osoby, które zupełnie nie miały wcześniej doświadczenia? Tak, zdecydowanie. Jest to miejsce dla wszystkich, niezależnie od tego, czy już się interesujesz sportem, czy na przykład w ogóle się jeszcze nie interesujesz sportem, na jakim jesteś poziomie, jakiej sprawności jesteś, to znajdziesz coś każdy znajdzie coś dla siebie i mamy tu treningi stricte dla osób początkujących, My First Run and Train, które mam przyjemność prowadzić. Więc tutaj uczymy się w ogóle podstaw, tak, jak zacząć biegać, na co należy zwrócić uwagę, żeby właśnie nie zrobić sobie krzywdy, ale też przede wszystkim motywujemy się nawzajem, bo często u osób początkujących ta motywacja, brak tej motywacji jest takim największym problemem, ale oprócz tego mamy też zajęcia właśnie z jogi, ze stretchingu, treningi. Mamy taniec. Tak, mamy taniec. Jaki taniec? To jest taki reggaeton. Tak.
bardziej taki, no nie są to żadne tańce klasyczne, żadne... Taka dobra tak, sprawa, trochę no, tak. Brzmi tak zumba połączona z dancehallem, może coś w tym stylu? Tak, dancehall na pewno. Więc dokładnie, są tańce, są zajęcia siłowe, gdzie tutaj bardziej trenerzy już stricte wcale właśnie nie biegowi, tylko siłowi uczą naszych klubowiczów, biegaczy, jak się wzmocnić. Ale to wszystko też jest właśnie tak trochę pod kątem biegania, nie? Na co zwracać uwagę. Biegacze, to niech będzie nasz wątek wiodący na teraz. Ja jestem dobrym przykładem tego, że ja wielokrotnie chciałam zacząć biegać, parę razy próbowałam. To jak wam wcześniej mówiłam, na jakiś czas w ogóle to zawiesiłam, ponieważ doskwierał mi Achilles i doradzono mi, żeby w ogóle przestać biegać, bo można sobie zrobić więcej krzywdy, a ja jednak mimo wszystko wychodzę z założenia, że chyba będąc bardziej świadomym swojego ciała i techniki, można biegać zdrowo i nie szkodząc sobie, wręcz przeciwnie, będzie to służyło naszemu ciału, więc chciałabym was zapytać o to, co musi wiedzieć osoba, która zaczyna swoją przygodę z bieganiem. I postaram się nawet sama do nich zastosować w najbliższym czasie, więc... Przede wszystkim przyjdź do nas na trening. Tak, mieć kogoś, kto się nauczy. Tak, no na pewno najłatwiej jest zacząć pod okiem trenera, który będzie na początku nam dawał te wszystkie wskazówki, ale myślę, że taką najważniejszą jest rzeczą będzie no wyznaczenie sobie też realnego celu, tak, czyli jeśli dopiero co wstałam z kanapy, przez ileś lat w ogóle nie uprawiałam żadnej aktywności, no to też nie, od razu nie rzucajmy się, nie idźmy. Tak, i wychodzę, ubieram rzeczy, idę biegać jak najszybciej i po prostu po kilometrze brakuje mi tchu. No to wtedy ani nie będziemy mieli motywacji i faktycznie grozi to jakąś kontuzją. Więc zastanówmy się tak naprawdę, w jakim momencie jesteśmy. I zacznijmy po prostu realnie do tego, do naszych możliwości. No tutaj na pewno zawsze łatwiej jest to zrobić w grupie, dlatego też te treningi dla początkujących bardzo polecam wszystkim, no bo też ta motywacja, bo zdaję sobie sprawę, bo ja już jestem freakiem biegowym, tak? Jakby to jest dla mnie całe życie, więc jakby ja nie potrzebuję bodźca, żeby wyjść biegać, ale często spotykam się z tym, że po prostu ludzie przychodzą, mówią, no ale ja nie lubię biegać, nie wiem, no tak, chciałabym, bo tak, wiem, ja że to będzie, tak mówiłam, że bo to jest zdrowe, no ale nie lubię. No i jakby ja nie ukrywam, że faktycznie często te pierwsze treningi nie są przyjemne, po prostu trzeba przejść pewną fazę, czyli no jakby musimy gdzieś sobie to postanowić, dobra, okej, dam, spróbuję, dam sobie czas, niech to jest takie 20 treningów, 28 treningów, niech to trochę potrwa, no tego nie zrobimy w tydzień, więc też ta systematyka, żeby nie wychodzić raz w tygodniu, tylko przynajmniej 3 razy w tygodniu wyjść na trening, no i też żeby właśnie zacząć spokojnie, tak, czyli tak naprawdę na początku mogą być to marszobiegi, bo to zależy już indywidualnie od naszej sytuacji, od naszej wagi też, tak, bo osoby jednak bardziej otyłe, no to zdecydowanie tutaj zaczynajmy od marszów, żeby w ogóle się rozruszać i też na początku zrzucić zbędne kilogramy. No i potem to wszystko, jak robimy systematycznie, to po miesiącu, dwóch, trzech miesiącach ta wydolność się poprawia, zrzucamy kilogramy i czujemy się coraz lepiej. I no myślę, że to chyba były takie najprostsze zasady, nie? No bo jakby już wchodzić tu w szczegóły, to wtedy fajniej faktycznie iść już pod na jakieś zajęcia, gdzie też trener powie nam o technice, no i odpowiednie buty, tak? Tak jakby w bieganiu, okej, żeby wyjść to pierwszy raz, faktycznie nie musimy mieć super całego sprzętu, bo możemy to zrobić w t-shircie i tak, nie w używajmy dresach, tego jako wymówki, tak, że nie mam butów, tak, więc nie będę biegał. Na pewno nie, ale jeśli już czujemy, że okej, no jakby to jest ten sport, który chce jednak tam regularnie sobie uprawiać 3 razy w tygodniu, to na pewno warto zainwestować, pierwszą rzeczą to będą buty odpowiednie biegowe, bo po prostu no jakby w trampkach, to wtedy tym bardziej robimy sobie krzywdę. Ale to co powiedziałyście właśnie o tym, że warto się przełamać, myślę, że to jest kluczowe, tak jak z każdym nowym nawykiem, tak, że dla mnie jest nadzieja jakaś w takim razie w tym bieganiu, w tym przełamaniu się, dlatego że też wydaje mi się, że nie przepadam za tym, szczególnie właśnie w plenerze. Ja w ogóle nie lubię idei tego, że biegnę bez celu. Myślę, że wiele osób ma ten problem. Że ja wiecie co robiłam, na przykład biegłam do sklepu spożywczego i wtedy czułam, że to ma jakiś sens, tak, że ja w ogóle biegnę, a nie, że robię jakieś koło i tak naprawdę nic mi to nie dało. Nie mam nic w zamian, a my lubimy się tak nagradzać poprzez ćwiczenia. Ale może rzeczywiście tak jak z każdym nowym nawykiem, w momencie kiedy wejdzie nam to krew, tak, mówiąc kolokwialnie, dokładnie, to będzie nam tego brakowało, tak, bo to już będzie część naszej rutyny. I mówicie, po jakim czasie ludzie najczęściej na przykład zaczynają już czuć, że to im sprawia frajdę? Chcę, że takie 3 miesiące to jest chyba taka podstawa, może Ania tu bliżej na swoim przykładzie. Na moim przykładzie? Ja po prostu biegam. Też jesteś freakiem biegowym? Nie, ja nie jestem.
zawodnikiem biegowym, chociaż przez chwilę byłam, jak trafiłam tutaj, to po prostu atmosfera tego miejsca, osoby, które tu przychodzą, mnie tak motywowały, że po prostu chciałam. No właśnie, więc jak cię to motywowało? Bo właśnie jak ktoś ma w sobie już tę motywację, jak u ciebie, że po prostu chcesz to zrobić, nie potrzebujesz żadnego impulsu z zewnątrz, to u ciebie co najbardziej cię wpływa? Ta energia od ludzi właśnie? Energia od ludzi, dokładnie, bo to jest trochę ten cel, o którym mówiłaś, że przyjeżdżałam tutaj, żeby spotkać się z tymi ludźmi, a to bieganie to tak było przy okazji, ale też mi to sprawiało frajdę. Ale nawet powiedziałaś, że organizujecie takie biegi społeczne, także sobie biegniecie i sobie gadacie. To jest właśnie dla takich osób, które chcą się przekonać, że bieganie może być bardziej interesujące? Tak, ja prowadzę właśnie w piątki treningi, które się nazywają Social Run. I tak, social run brzmi lepiej niż trening społeczny. To są angielskie nazwy, niestety tak wygrywają. Tak, no i na social run się po prostu spotykamy. Jest duża grupa, bo potrafi przyjść około 50 osób. Także. I tam macie ograniczoną liczbę miejsc, czy przez to, że to jest w plenerze, to bierzecie wszystkich? Nie, akurat na ten trening nie. Tutaj jest dość spory limit i... Tak, bo nie zwracamy, to nie jest taki trening, gdzie zwracamy uwagę na technikę, żeby wykonać jakąś jednostkę treningową, tylko po prostu jest to dokładnie social run. Więc jakby tam integrujemy się. Rozmawiamy w trakcie, zatrzymujemy się, zrobimy zdjęcie, tutaj pobiegniemy sobie nad Wisłę, tam są takie jakieś drążki, huśtawki, to też chwilę tam się zatrzymamy, zrobimy tak, coś fajnego, jakieś wyzwanie. Jak była ładniejsza jeszcze pogoda, to często było tak, że kończyliśmy trening po prostu w jakimś barze, knajpie, na piwie, na jakichś lodach. Więc chyba tak, czekamy już ja na wiosnę i lato. Tak, czy już dzisiaj chcesz? Dzisiaj chyba na pączki pobiegniemy. Czyli to potem a propos tego celu. Tak. No, to jest świetny cel, ja myślę, tego pobiegu. Ale to jest super, że właśnie wtedy chcecie się wracać nawet po to, żeby zobaczyć znajome twarze, a przy okazji biegacie i robicie coś dobrego dla swojego ciała. Ale jeszcze wróćmy na sekundę do tych kwestii technicznych, bo bądźmy realistkami, że wiele osób, które nas słucha, może nawet nie jest z Warszawy, więc nie mają możliwości dołączyć do takich inicjatyw, lub nie ma ich w ich mieście, lub z jakiegoś powodu nie mogą. W każdym razie, co możemy z takich technicznych rzeczy zaimplementować do swojego biegu, żeby mieć, nie powiem, że gwarancję, ale żeby jak najbardziej chronić swoje ciało? Więc jakby, jeśli mamy takie możliwości tutaj, tak, że ktoś nie jest z Warszawy i nie może dołączyć na nasze treningi, gdzie stricte właśnie skupiamy się na technice, to na pewno trzeba poczytać trochę. Dużo jest filmów na YouTubie, gdzie właśnie fizjoterapeuci wrzucają, jak biegać, jak odprowadzić rękę, jak tą nogę postawić. To może być na początku się wydawać takie dziwne, no bo myślimy sobie, no bieganie, najprostsza forma ruchu, prawda? Mm-hmm. Często tak każdy tak umie biegać. No generalnie tak jest, ale no warto zwrócić na takie podstawowe rzeczy, jak przede wszystkim właśnie niekoślawienie kolan, czyli żeby kolana nie schodziły się do środka. Zwrócić uwagę na to właśnie, jak stawiamy stopę, także ta stopa jest cały czas w linii prostej, a nie jak kaczka gdzieś tam na zewnątrz, czy też stopy do środka. Tylko tak jak mówię, no też tutaj zawsze na pewno fajniej byłoby się nawet umówić na jakąś sesję, myślę, że to jakby tak, konsultacje w każdym mieście, w większym mieście, tacy trenerzy, takie osoby są, które gdzieś tam na jednym treningu zwrócą nam uwagę, no bo nam samym się ciężko jest ocenić. Też często sama po sobie na przykład najlepiej lubię patrzeć, jak nagram jakiś film, tak jak biegnę i widzę, nad czym jeszcze popracować. Więc my na tych zajęciach z techniki biegowej też czasami nawet nagrywamy osoby, bo to wtedy też łatwiej wyciągnąć jakieś wnioski. Więc ja myślę, że tak też na początku do końca też nie martwmy się tą techniką, bo ona jakby to nie jest tak, że musimy dobrze biegać technicznie, żeby zacząć biegać, bo ja też nie mam przeszłości lekkoatletycznej i też nie biegam idealnie technicznie. Chodzi o to po prostu, żeby nie zrobić sobie krzywdy, tak? Czyli żeby jednak też pamiętać o tym, żeby się wzmacniać, czyli wzmacniać mięśnie, tak? Mięsień pośladkowy, ten, który jest podstawowy w ruchu biegowym, żeby pamiętać tak całościowo o tym wszystkim, żeby się nawadniać, żeby też dobrze się ubrać, w sensie nie za ciepło, nie za zimno na ten trening, żebyśmy się czuli komfortowo. Więc jak mówię, no ta technika jest ważna oczywiście, ale też na początku no też nie, to nie jest jakiś nagle argument, no jak nie mam tutaj trenera, eksperta, to personalnego nie wychodzę to ja z domu. Nie wychodzę z domu. Dokładnie, więc jakby to, co wcześniej mówiliśmy, bardziej to, że dobre buty, wygodnie się ubrać. Realistyczny cel. Tak, i realistyczny cel. A jak jest z rozgrzewką? Bo ja myślę, że dużo osób po prostu zakłada buty i idzie biegać.
No zdecydowanie tego nie polecamy. Zawsze fajnie jest się rozgrzać te pierwsze 5 minut, czyli nawet zacząć sobie spokojnym truchtem albo w ogóle zacząć w miejscu od jakichś krążeń, tak, ćwiczeń takich stretchingu aktywnego, czyli gdzieś, gdzie dynamicznie się trochę porozciągamy, nie wiem, krążenia ramion w przód, w tył, barki, po prostu przejść sobie przez ciało od głowy po prostu do stóp, wszystko rozruszać. I wtedy też wprowadzić się w ten trening, czyli w ogóle jak my wykonujemy nawet takie treningi już zaawansowane dla naszej tej ekipy takiej bardziej ścigającej się, to zawsze na początku oni mają 15 minut truchtu, a potem jeszcze takie 15-20 minut porządnych ćwiczeń dogrzewających, więc tak naprawdę zauważ, to jest prawie już tak ponad czasami pół godziny, kiedy oni się wprowadzają dopiero w trening. Więc ta rozgrzewka jest obecna zarówno u osób początkujących, jak i u osób, które już są bardziej zaawansowane. A co się dzieje po treningu? Czy ważne jest, żeby potem, na przykład ja tak robiłam, że biegałam, a potem szłam jakiś odcinek pieszo, żeby tak, to rozchodzić? To dobrze to wszystko ująć, bo mamy w treningu na zasadzie takie trzy elementy, czyli właśnie rozgrzewka, część główna zasadnicza i schłodzenie, czy tak zwany cool down. I dokładnie każdy trening... No bo mamy angielskie wyrażenie. Tak. Schłodzenie. Cool down, czyli... Wchodzimy do lodówki. Czyli ten moment, kiedy właśnie jesteśmy już po wykonanym treningu i tutaj już tylko chodzi o to, żeby testycznie się nie zatrzymywać, żeby organizm też nie przeżył szoku, tylko spokojnie roztruchtać to wszystko, uspokoić bicie serca, nie, już go nie podbijać. I tutaj no tak naprawdę to może być tam 10-15 minut truchtu, po prostu tam, nie wiem, jak biegniemy gdzieś na stadion, to akurat tutaj powrót do AR to są 2 kilometry takiego spokojnego joggingu i wtedy to jest właśnie to schłodzenie i na koniec jeszcze trochę na sali, tak, trochę rozciągania już takiego statycznego. A można uniknąć zakwasów jakoś? Bo w sensie dużo tak ma, wyjdzie biegać, potem przez 5 dni nie może się ruszać. Znaczy to jest tak, że są takie treningi, w których po prostu nie unikniemy tego, bo po prostu gdzieś przesadzimy, się zakwasimy. Czasami no, takie treningi się też robi, bo to jest jakby celowe, są mocniejsze, więc jakby to się może zdarzyć. Ja zawsze powtarzam, że jak masz zakwas, to znaczy, że zrobiłeś bardzo dobry trening. Ja bardzo lubię mieć zakwasy, mam satysfakcję. Tak, więc to znaczy, że praca została wykonana i po prostu potem pamiętajmy, żeby następnego dnia może też znowu nie cisnąć gdzieś tam, tylko odpocząć. Zrobić jogę dla biegaczy. Dokładnie. Joga co to jest? Rozluźnia nasze mięśnie, więc szybciej się regenerują. No a na jodze dla biegaczy skupiamy się głównie na mięśniach nóg, na tylnej taśmie powięziowej, na mięśniach core, bo tutaj też postawa nasza jest ważna. W ogóle biegacze chętnie ćwiczą jogę? Czy to jest jakaś nowość? Łatwo jest przekonać ludzi, którzy biegają, żeby poszli na takie zajęcia? Czy myślą, że nie, to zupełnie nie dla nas? Mówiąc tak totalnie stereotypowo oczywiście. No u nas te miejsca na zajęcia z jogi rozchodzą się w 2 minuty, więc... Ja już słyszałam, raczej... że to tak u was w ogóle jest z rezerwacją. Zainteresowanie jest. Oczywiście są ludzie, którzy do nas przychodzą, a wcale nie biegają i przychodzą tylko na przykład na jogę, czy na te treningi jakieś funkcjonalne, czy siłowe, ale biegacze też chętnie przychodzą na jogę. Ja byłam nawet na treningu z jogi dla sportowców właśnie, też Adidasa w Berlinie w ogóle 2 lata temu. I powiem wam, że tak jak ćwiczę sobie rekreacyjnie jogę dla siebie, to był prawdziwy wycisk. To była naprawdę joga wyczynowa. Czy to też tak wygląda tutaj? Rzeczywiście jest dużo, tak jest dużo takich wymagających siły ćwiczeń. Czy raczej bardziej się rozciągacie i dbacie bardziej o... Bardziej się rozciągamy, ćwiczenia stabilizacyjne, tam łapiemy balans trochę, żeby wzmocnić te mięśnie głębokie. I co jeszcze możemy powiedzieć? Joga też uczy oddechu. To też jest tak ważne przy bieganiu. Ja też zauważyłam, że jak zwiększyła się moja wydolność, to starałam się jak najdłużej oddychać nosem. Czy taki powinien być nasz cel, żeby nie właśnie dostawać tej hiperwentylacji, żeby nie oddychać tyle ustami? Czy to jest jakiś w ogóle, nie wiem, etap twojego rozwoju, twojej formy, czy jak to wygląda z waszej perspektywy? Tak, w bieganiu jest trochę inaczej, bo też jeśli wykonujemy już taki trening, gdzie zaczynamy biec szybciej, tak, on jest bardziej dla nas wymagających, to mimo wszystko no, jakby pobieramy tak tlen, żeby pobrać go jak najwięcej, czyli wtedy tak naprawdę no, ustami i nosem wszystkim, no ale to już po prostu wynika z treningu samego, tak, jego jakby przebiegu tego, że po prostu potrzebujemy pobrać jak najwięcej tlenu. Więc jakby w bieganiu ja zawsze, to nie jest tak, że mamy się skupiać na tym, żeby
wszystko robić przez nos, bo jest ciężko po prostu, bo to jednak jest zmrożony wysiłek i aktywność, więc jednak te usta, ten pobór tlenu przez usta jest potrzebny. Niemniej jednak jak na pewno jest warto właśnie oddzielnie sobie ćwiczyć to oddychanie przeponowe, właśnie gdzieś na zajęciach z jogi. Ja też akurat jestem bardzo mało jogowa i ta joga gdzieś tam praktykuję, czy sobie ją sama gdzieś rano, ale też musisz temu dać tak 3 miesiące. No tak, jakby tutaj co jakiś czas próbuję gdzieś tam się do tego przekonać. Teraz sobie ćwiczę to gdzieś tam sama w domu rano, bo wtedy też tym najlepiej pasuje. Ale faktycznie no, widzę różnicę w tym oddechu takim przeponowym. Jogę przeważnie zaczynamy takimi krótkimi ćwiczeniami oddechowymi, żeby ściągnąć naszą uważność do tego, żeby być tu i teraz. Jak już jesteśmy tu i teraz, to nam jednak łatwiej przychodzi skupienie na tym, co robimy, tych ćwiczeniach, na tym, żeby się dobrze ustawić. Może ja to odniosę trochę do śmiesznie do oddechu w bieganiu, co daje oddech w bieganiu, bo to dla mnie czasami, jak też wychodzę sobie biegać sama, to też jest taki moment, gdzie na przykład słyszysz tylko swój oddech. I to też jest czasami fajne, wczuć się w to i tak po prostu rozpłynąć się, bo czasami po prostu myślami. Ludzie często się mnie pytają, no jak tak biegasz sama, to nie wiem, robisz taki trening, który trwa do maratonu 30 km, który trwa ponad 2,5 godziny. Nie nudzi ci się? No właśnie, co ty robisz? Tak różnie. Czasami naprawdę potrafię, że nie myślę o niczym, nie wiem, w sensie to jest taki reset totalny. Czasami jest tak, że faktycznie albo właśnie biegam z podcastem, albo biegam z jakąś muzyką. Czasami obmyślam plany, co zrobię w pracy, co muszę i tak dalej, a czasami jest taki po prostu wyłączenie się totalne i to też jest fajne bardzo. I ten oddech gdzieś tam też fajnie mi to reguluje i pomaga. To właśnie wyłączenie. Ale czy właśnie tym jest dla Was sport i trening? Takim oderwaniem od rzeczywistości? Właśnie takim resetem dla głowy? Dla mnie tak. Tak. No, to jeden z elementów, bo też bywa też jakby w ogóle bieganie dla mnie już jest tak naprawdę warunkuje bardzo moje życie. Ukształtowało mój charakter, moją osobę, tym kim jestem. Więc to jakby, kiedy zaczęłaś? Jaka jest Twoja historia sportowa i w konsekwencji biegowa? Jakby ze sportem gdzieś tam od małego zawsze miałam do czynienia, natomiast nie było to bieganie, tylko gdzieś tam rodzice zawsze zapisywali mnie na różne zajęcia sportowe, żebym popróbowała to pływania, potem tenis ziemny gdzieś tam przez chwilę trenowałam. Później pojawił się u nich hokej, dość taki nietypowy sport, ale tutaj akurat w szkole podstawowej wynikało to z trenera, który był bardzo zaangażowany i wypychał nas na zawody po całej Polsce, więc gdzieś tam się udało mi grać też na szczeblu właśnie międzynarodowym. No i tak w związku z tym, że ten sport gdzieś tam był, to ja zdecydowałam się, że pójdę na Akademię Wychowania Fizycznego. No i jak na tych studiach i wtedy jakby bieganie było tylko gdzieś takim elementem zawsze uzupełniającym do treningu. Nawet go nie lubiłam, można powiedzieć, że go nie lubiłam, bo to były takie krótkie interwały, gdzie właśnie w grach zespołowych, w unihokaju ważna jest ta reakcja, więc to są krótkie, szybkie odcinki. Więc to bieganie nie do końca mi pasowało i jak wybrałam się na studia, to też miałam takie poczucie, że czegoś mi brakuje, bo jakby już nie miałam swojej drużyny, przeniosłam się ze swojego miasta rodzinnego do Poznania. I czegoś mi brakowało. I tak akurat się złożyło też, że w akademiku poznałam towarzystwo biegowe, a stricte mojego chłopaka, który biegał. I on przez rok zabierał mnie na biegi w Polsce. To był rok gdzieś tam 2007-2008, więc w tamtych czasach biegi w Polsce wyglądały tak, że to byli sami prawie faceci. Dużo starszych facetów i taki klimat no oldschoolowy, jakby w ogóle biegająca jakaś dziewczyna, w ogóle o co chodzi, wiesz, taki dziwny świat. Na tych biegach biegało gdzieś ze 100 osób. Pamiętam, jak przyjechaliśmy do Warszawy, jest taki super słynny bieg i tam, wiesz, biegło tak, 300 osób. To jest w ogóle taki duży bieg i w ogóle wow. No tak sobie myślę, no okej. I zaczęłam gdzieś się po cichu, jeszcze na początku mu nie mówiąc, wychodzić sobie biegać. Pamiętam do dzisiaj, jak w ogóle się wstydziłam, że ja wychodzę biegać gdzieś tam w Poznaniu. Ubierałam się zawsze cała na czarno, gdzieś tam się chowałam, bo jakby dużo było też takich komentarzy na ulicy. A to kiedy to było? 2008 rok. No, na pewno. Ludzie, tak, i pamiętam, że pierwsze na studiach wyjechaliśmy na program Camp America i mieliśmy okazję biegać w Central Parku. I jak byłam zszokowana, wszyscy się pozdrawiają. Po prostu wstydzą się. Tak, nie wstydzą się. W ogóle wiesz, przychodzisz, a tam po prostu 15 grup po 30 osób, jakieś ludzie biegają w grupach razem. W ogóle w szoku byliśmy. Mówimy, wow, w ogóle o co chodzi?
No i wróciliśmy do Polski i też tam gdzieś zaczęliśmy, pamiętam pierwszy raz, że jakby teraz jest taka zasada, że biegacze się pozdrawiają. Czyli jak mijasz biegacza z przeciwnej strony, zawsze podnosisz rękę. W zasadzie cześć, tak nie mówisz, po prostu podnosisz rękę. No i zaczęliśmy to robić w Poznaniu i pamiętam, że często ludzie reagowali, ale o co chodzi, jakiś chłopak, ty mnie podrywasz, czy co? Więc było dziwnie. No i tak się powoli zaczęłam wkręcać i zawsze biegałam sobie tam, akademiki w Poznaniu są bardzo fajnie umiejscowione, bo są nad Jeziorem Maltańskim. Więc biegałam zawsze sobie taką jedną rundkę, to wychodziło gdzieś tam 5 km. No i kiedyś sobie powiedziałam, kurczę, zrobię jakieś 2 kółka. No i tak zrobiłam te 2 kółka, wyszło 10 km i potem się zaczęło, a to może pobiegnę w zawodach. No i to towarzystwo też się zaczęło pojawiać, po prostu osób biegających. Jakby cały czas przebywałam w środowisku biegaczy. No i tak to się nakręcało, że jakby i poznawałam coraz więcej osób, jakby poczułam też, że jakby podchodzę trochę inaczej do życia, że ten sport bardzo mi ułatwia w codziennych studiach, w tym jakby, no tak jaką jestem osobą, jakie mam podejście, tak, no jakby sport kształtuje charakter na pewno. No i pojawiły się jakieś tam kolejne cele, półmaraton, za jakieś 3 lata maraton, no i tak to się zaczęło wszystko rozwijać, aż w końcu też praca, tak. Na początku pracowałam dla portalu biegowego, później gdzieś tam już jakieś projekty robiłam dla różnych marek sportowych, aż w końcu wylądowałam tutaj w Adidasie i jestem odpowiedzialna za niesamowity projekt Adidas Runners Warsaw od początku. Więc jakby to bieganie teraz jest... To jest trochę takie twoje dziecko też. Trochę tak. No jak zaczynałam tu pracę, to pamiętam, jak przyjechałam do tej przestrzeni na Solcu i jak wybijaliśmy ściany, kafelki, podłogę i wszystko było zrywane, więc fajnie było to obserwować i móc uczestniczyć w tworzeniu tego miejsca od samego początku. No więc teraz ten sport jest dla mnie... On też, te fazy biegowe miałam różne. Było tak, że na początku... ponieważ ja zawsze gdzieś tam byłam w tym sporcie drużynowym, czyli ta rywalizacja była dla mnie ważna, więc na początku w tym bieganiu też lubiłam rywalizację. Oczywiście to ja nie mam jakiegoś talentu biegowego i to mówimy o takiej rywalizacji, że po prostu, nie wiem, koleżanka Kasia, Asia, którymi się ścigam gdzieś tam na biegu i się do nich zawsze gdzieś odnoszę, tak? Mhm. I fajnie by było być szybszym albo po prostu pobić swoją życiówkę. Oczywiście tutaj mówimy, cały czas to jest poziom amatorski, no ale mnie to tam nakręcało. Ale ostatnim lat zmieniło mi się to podejście bardzo i już zupełnie jakby nie jest to dla mnie tak istotne. Wyciągnęłam z tego, bo często też to przeżywałam, że na przykład mi nie poszło na biegu, aż w końcu mówię, kurczę stara, no jakby po co się takimi rzeczami dołować, jakby to nie ma sensu i teraz ten sport, dobieganie, po co do tego bardziej, że chcę coś zrobić dla siebie. Chcę być po prostu sprawna, chcę jak najdłużej móc biegać i móc być aktywną osobą. Moim bardzo dużym autorytetem jest moja mama, która w wieku 65 lat biega dalej półmaratony i cały czas jest aktywna. Jak przyjeżdżam do domu, to idzie ze mną biegać po lesie. Ale kto pierwszy zaczął biegać? Ty czy ona? Ona, tak, ona. Więc ona mnie kiedyś wyciągała właśnie w czasach takich wiesz, licealnych, tam buntowniczych, kiedy się nic nie chciało robić, wyciągała mnie do lasu na bieganie. Więc jakby mówię, właśnie to mi się trochę tak odmieniło, że jakby po prostu cieszę się, że mogę biegać. Mam jakieś tam swoje cele, chciałabym jeszcze gdzieś tam może poprawić swoje czasy, ale jeśli tego nie zrobię, to nie będzie tragedii, jakby dalej po prostu chcę się cieszyć z tego procesu, tego po prostu przeżywania, trenowania, bo to są fajne emocje, fajne rzeczy, ale jakby już nie mam takiego ciśnienia no, na te wyniki. Ale bo też musiałaś to przeżyć. Jakby to jest wniosek tego, że miałaś ten okres rywalizacji tak, i stawiania sobie coraz to nowych wyzwań. Zrozumiałaś, że nie tędy droga i dzięki temu teraz jesteś mądrzejsza o to doświadczenie, które może niekoniecznie ci służyło, ale skutek jest dobry. Tak. Jakby, czyli ty sobie współtworzyłaś tę przestrzeń, natomiast Ania przyszłaś tutaj jako tak naprawdę uczeń. Tak. Tak jest. I już wtedy, to były twoje początki w ogóle ze sportem, czy już byłaś sportowa, że tak powiem? Nie, jak dołączałam, to byłam już sportowa, już nawet trochę biegałam. Miałam na koncie już półmaraton warszawski i właśnie po tym półmaratonie taką miałam trochę przerwę od biegania, bo jednak to było dla mnie mocne przeżycie, łzy na mecie i... Ale łzy szczęścia? Łzy szczęścia, tak, że przebiegłam. Okay, to czemu to, wiesz, ja nie mam doświadczenia z takimi przeżyciami, więc jestem ciekawa, dlaczego to sprawiło, że chciałaś zrobić sobie przerwę, skoro dało ci to tyle radości? Dało mi to tyle radości, ale też mnie bardzo zmęczyło. Jednak to jest 21 km, normalni ludzie tyle nie biegają. Na co dzień. Na co dzień, tak, więc i tak
jeszcze przed półmaratonem taki miałam cel, że kiedyś chciałabym przebiec maraton. A po półmaratonie troszkę mi tak te emocje upadły i mówię tak, kurczę, to dwa razy tyle trzeba przebiec. To nie, to trochę za dużo. I tutaj trochę wygasło to moje bieganie. A potem trafiłam do Adidas Runners i na nowo jakby wróciło, czyli znowu zaczęłam biegać i wtedy zaczęłam biegać za dużo, bo ta atmosfera tutaj sprawiła, że bywałam tutaj codziennie, czyli codzienny trening to nie jest nic dobrego. To są właśnie te kontuzje, o których Martyna mówiła na początku. Ja też się nabawiłam, miałam problemy z piszczelami. No i trzeba było tam przystopować. Czyli mimo, że trenowałaś pod okiem ekspertów, to sama nie słuchałaś jakby swojego ciała tutaj, żeby sobie odpuścić. Dokładnie. Chciałam cały czas więcej i więcej. I no, nie znałam wtedy swoich możliwości. Ale wtedy właśnie pojawiła się u Ciebie joga? Jak to się wydarzyło w czasie? Joga się pojawiła chwilę wcześniej, zanim trafiłam do Adidas Runners. Więc tak trochę się to zbiegło, bo i tutaj przychodziłam na jogę i też na te treningi biegowe, siłowe, wszystkiego tutaj próbowałam, dlatego tak też codziennie bywałam, czasami nawet dwa razy dziennie, bo potrafiłam przyjechać rano do Izy na recovery i potem wieczorem jeszcze na trening biegowy i funkcjonalny od razu. Czyli zdecydowanie za dużo. Nie powinniśmy tak robić. Jak nie robić? Tak nie robić. Ale jestem przykładem, że tak, nie wolno. Że można przesadzić, ale wasze zajęcia są... To jest tak, że można dołączyć w każdej chwili? Czy to są zamknięte grupy? Jak to wygląda? Że na przykład, no okej, mamy bieganie dla początkujących, ale zaczęliście w danym miesiącu, a ja chcę się zapisać i jest kilka miesięcy później. Czy nadal to jest grupa początkująca i ja tam odnajdę się? Tak, to jakby można dołączyć w każdej chwili, bo staramy się te treningi po prostu tak prowadzić, że jakby rozgrzewka i schudzenie jest takie wspólne, a ta właśnie część główna, o której wcześniej rozmawiałyśmy, o tym podziale treningu, jest po prostu dostosowana do wszystkich, czyli jeśli ktoś jest pierwszy raz, to zawsze się pytam, kto jest pierwszy raz, zrobię krótki wywiad, na jakim etapie on jest właśnie, czy zupełnie zaczyna, czy wraca po jakiejś kontuzji, obserwuję go na tym treningu i wtedy dostosowujemy ilość na przykład jakichś powtórzeń, czy po prostu szybkość danego biegu i coś skracamy albo dodajemy w zależności od sprawności danej osoby. Czyli podejście jest indywidualne, pomimo, że jest to grupa? Tak, staramy się. Tak, jakby na tych większych treningach mamy też dwóch trenerów właśnie, żeby też mogli się bardziej przyjrzeć wszystkim. Znaczy, wiadomo, to jest ciągle trening grupowy, więc tutaj tak jakby to nie porównujmy tego tak zupełnie do treningu indywidualnego, ale mimo wszystko myślę, że tutaj nasi trenerzy są naprawdę bardzo dobrzy w tym i też... I też chętnie po treningu można chętnie po treningu, tak, mają kontakt. Nie uciekają od razu. Na co dzień z biegaczami jesteśmy dostępni na wszystkich social mediach, tak, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Zawsze można do nas napisać, jak ktoś też nie chce na przykład na forum, tak, czy po prostu po treningu podchodzić. To jesteśmy otwarci, jakby tutaj nie ma problemu, żeby też się z nami skontaktować i poradzić. To jeszcze was na koniec zapytam, jak was znaleźć, ale mam takie trzy szybkie pytania, które zadaję wszystkim w tej serii. I pierwsze z nich to jest dokończenie w sumie zdania. Sport jest dla mnie? Byciem tu i teraz. To już poruszałyśmy ten temat, ale tak. A dla ciebie, Martyna? Sposobem na życie. Pięknie to mówiłyście. Drugie pytanie jest moim ulubionym, ale słuchajcie, takie sprawia trudności, że może nie powinnam go zadawać, bo to jest pytanie o to, czy macie jakąś dyscyplinę sportu, której po prostu nie znosicie i nie da się was zmusić do tego, żeby to robić. I widzę zmieszanie, więc ewidentnie nie zastanawiacie się nad tym na co dzień. Nie, no ciężkie pytanie, w sumie ciekawe. Albo może, której nie lubiłyście przez wiele lat z jakiegoś powodu. Ja miałam w liceum problem ogólnie z WF-em i z grami zespołowymi, z piłką. Zawsze mnie ta piłka jakoś przerażała, bo raz sobie palec wybiłam, raz dostałam w łeb i jakoś to jest taka moja trauma trochę. A u mnie, nie to, że może to nie jest sport, którego nie lubię, ale chyba też faktycznie właśnie krótkie dystanse, bo nie mam zupełnie szybkości takiej sprinterką, więc pamiętam, że na studiach właśnie zaliczenia na 60 metrów to musiałam się tam mocno spiąć i jeszcze
też chyba wszystkie takie pchanie kulą, jak na studiach było, to pamiętam, że zawsze też musiałam się trochę tak przyłożyć do tego, żeby zaliczyć. Ale chyba nie mam takiego. Ja robię jakby każdą aktywność, po prostu są faktycznie mniej, na przykład joga, której teraz się powoli do niej przekonuję, ale to nie jest też taka rzecz, którą, że nie mogę bez niej żyć i po prostu... Ja też miałam dwa podejścia do jogi. Dzięki. Ale nie, naprawdę 3 razy w tygodniu praktykuję sobie rano, więc jestem i tak już z tego dumna. Bo często jest też tak, że jak trenujesz jeden sport, to tak brakuje ci na te inne dyscypliny, więc też jakby właśnie w tym roku tak sobie pomyślałam, że może warto by było wrócić do tenisa zimnego, spróbować czegoś innego, żeby też nie tylko ciągle to bieganie. To tak chyba. Ale takich właśnie, żebym coś bardzo nie lubiła, nie wiem. Może nie przypadam ze wszystkimi rzeczami takimi bardziej ekstremalnymi, typu nie wiem, jakieś skoki, loty. Na przykład lubię bardzo chodzić po górach i taki trekking zimowy, ale jak już chodzi na przykład coś na wysokości ze ścianką, wiem, że na przykład Ania lubi się spinać, to jakby ja to gdzieś tam praktykuję, robię, ale u góry zawsze się trzęsę jak galareta i tak się zastanawiam, po co ja to wtedy to robię. Ale może też tutaj kwestia... Ja też się czasami zastanawiam. Ja też się zastanawiam, czemu to robić. Ja byłam na ściance ostatnio, to jednak pamiętam to, że myślałam, że tutaj... ta część, którą nie pokazuje ma zakwasów. Dla osób, które oglądają, że mam wrażenie, że mi pęknie ten odcinek ręki, tak po prostu, że te mięśnie nigdy chyba nie pracowały, one były najbardziej obciążone i byłam po prostu przerażona, mówię, że jak to się dzieje, że to eksploduje za moment. Ale myślę, że ten czynnik, że to jest ekstremalny sport, też działa na naszą psychikę, po prostu się boimy i to chyba jest normalny odruch. I może to dobrze, że się boimy, tak myślę. A powiedzcie mi na sam koniec w takim razie, jak nie sport, to co? Jaka jest taka druga rzecz w waszym życiu, którą też bardzo lubicie? No to my tutaj akurat wspólnie bardzo jesteśmy zgodne z całym podejściem slow life, slow living, tak? I jakby to staram się, nie będę tutaj mówić, że jestem jakąś super ekspertką, jakąś nie wiadomo co, po prostu powoli w swoje życie staram wdrożyć różne działania mające ku celu jednak takie prowadzenie zrównoważonego stylu życia, od samych zakupów, używanych kosmetyków, środków czystości. Tego, co jemy. Dokładnie, tego, co jemy. Gdzieś też właśnie jakiś czas temu przeszłam na wegetarianizm. Plus odnoszę też to bardzo do sposobu spędzania czasu wolnego, czyli jakby już nie mówię o tym, że trening i bieganie, że sport, ale też takiego czasu, że na przykład, nie wiem, zawsze rodziną w święta wielkanocne staramy sobie gdzieś wyjechać na jakieś Mazury, na jakieś chatki, gdzie nie ma żadnej cywilizacji i spędzić sobie tam 3 dni bez telewizora, z książką, bez zasięgu przy ognisku. I zauważyłam, że jakby to naprawdę jest ważne, takie wyłączenie się czasami od tego świata i spędzenie go albo w samotności, ale też ja akurat tutaj bardzo lubię spędzać ten czas z najbliższą rodziną i znajomymi. A do ciebie, Aniu, czym jest slow life? Życie we własnym rytmie. Takie odnalezienie swojego własnego rytmu, bo też na początku nie wiedziałam, więc albo wpadałam w wir czegoś i dochodziłam do momentu, że już dalej nie mogę i trzeba się zatrzymać. I tutaj teraz staram się to równoważyć, że jak potrzebuję, to na chwilę przyspieszam, ale wiem, że trzeba zwolnić, zanim będzie za późno i się coś wydarzy. Czy właśnie te kontuzje w sporcie, czy inne sytuacje w życiu. Też mam wrażenie, że to jest taki poniekąd wątek wiodący naszych rozmów, że jednak ćwiczmy po prostu dla siebie, właśnie żeby być sprawnymi, żeby dbać o swoje zdrowie, nie tylko to fizyczne, ale i psychiczne, żeby po prostu poświęcić sobie trochę czasu, bo tak rzadko myślimy tylko o sobie i skupiamy się, a jak już trenujemy, to często właśnie w ten obsesyjny sposób i skupiamy się na wynikach i chcemy sobie i wszystkim naokoło coś udowodnić. Niewolnikami liczby troszkę. Tak, i tego ciągłego nagradzania się za coś, zamiast robić rzeczy po prostu dla samego robienia, właśnie dla tego procesu, o którym mówiłaś wcześniej. Porównywania się do siebie, właśnie też chyba... Też kiedyś mi to bardzo często zauważam, że porównuję się do siebie albo wiem, że coś mnie ocenia i to jest dla mnie takie ważne, jak on mnie oceni. Chyba to, co powiedziałeś, bardzo ważne, Ania, że właśnie żyć jakby w zgodzie ze sobą. Jakby naprawdę nie zwracać uwagi na to, jak ktoś nas ocenia i robić po prostu to, co jest zgodne z naszym. Ja przez dłuższy czas się zastanawiałam, dlaczego w szkołach jogi nie ma luster.
właśnie, żeby się aż tak nie porównywać i nie oceniać. No tak. Powiedzcie mi, gdzie można Was znaleźć i się z Wami skontaktować? Więc najłatwiej dołączyć do nas, do Adidas Trainers Warsaw na Facebooku, to jest grupa otwarta. Tylko trzeba tam po prostu kliknąć, dołączmy, zaakceptujemy i wtedy tam się znajdują wszystkie bieżące informacje, tak, cała nasza komunikacja. Co tydzień wrzucamy grafik na kolejny tydzień z zajęciami, w każdy piątek o 15. I z tego co wiem, to trzeba tak czatować. Tak, dlatego już wspominam, że te zapisy są zawsze w każdy piątek o godzinie 15. Tak, i one się odbywają nie przez Facebooka, tylko to jeszcze jest druga rzecz, trzeba sobie ściągnąć aplikację Adidas Running. I jakby ona się z niczym innym nie wiąże, można ją tylko używać po prostu jako aplikacji do zapisów. To jest też taka aplikacja. Tak, jest bezpłatna. Jakby tam też jest opcja premium, ale spokojnie ta opcja bezpłatna wystarcza do tego, żeby korzystać i zapisywać się na treningi u nas. A dla osób, które w ogóle zaczynają, nie mają już takich aplikacji sportowych, no to jest taka aplikacja fajna, gdzie monitorujemy swoją aktywność, tak? Czyli jak idziemy biegać, no to nam tam wszystko pokazuje, sumuje, widać ile kalorii spaliliśmy, ile kroków zrobiliśmy danego dnia, więc też fajne takie narzędzie. I tam też można się kontaktować z Wami? Tak, tam jest lista całego teamu Adidas Runners Warsaw, więc są wyszczególnieni wszyscy trenerzy i do każdego z nas tam można znaleźć kontakt. Na Facebooku tak samo można nas znaleźć bez problemu na naszej grupie Adidas Runners Warsaw. To super, dziękuję Wam dziewczyny bardzo za rozmowę, bardzo podoba mi się Wasze podejście do sportu i cieszę się, że jest miejsce, w którym można się tym dzielić i to szerzyć. Także dzięki wielkie i do usłyszenia. Również dziękuję. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Oczywiście w opisie macie namiary na dziewczyny, na ich zajęcia, także wszyscy mogą za darmo uczestniczyć we wspaniałych zajęciach tutaj w Adidas Runbase na Solcu. Ja przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano. Na dobry początek tygodnia i możecie go wysłuchać na iTunesie, na Spotify oraz na YouTubie. Oczywiście w wersji wideo jest tylko na YouTubie i tam będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał i zostawicie komentarz, bo to jest idealna przestrzeń, żeby wymieniać się wrażeniami i opiniami. Tak samo jest na moim Instagramie, szczególnie na tym podcastowym, czyli Karolina Sobańska Podcast. Ja tam zawsze wrzucam informacje, że jest nowy odcinek, trochę Wam opowiadam o moim gościu i tam też możecie dzielić się swoimi wrażeniami. Natomiast jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to tam możecie zaobserwować podcast, a na iTunesie też dodać go do swojej biblioteki oraz zostawić opinię. I naprawdę wiele to dla mnie znaczy, bo jeżeli zostawiacie opinie, czy tam wystawiacie podcastowi gwiazdki, zostawiacie recenzje, to on jest promowany, trafia do szerszego grona odbiorców, a ja zawsze powtarzam co tydzień, że wierzę w to, że jeżeli coś uważam za wartościowe, to chcę, żeby inne osoby miały możliwość też dotrzeć do tej wiedzy. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję Adidasowi za tę wspaniałą serię i słyszę się z Wami w kolejnym podcaście już za tydzień, w poniedziałek o 7. Dzięki, do usłyszenia. Pa, pa!